Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23, kariera menadżera własnym klubem. W poprzednim odcinku doszliśmy do września 2022 roku, dokładnie 3 września. I przed nami mecz Salford City, to jest mecz w lidze. Graliśmy już w pucharach, w poprzednim odcinku właśnie chyba w poprzednim zaczęliśmy naszą przygodę i szybko skończyliśmy z Carabao Cup, bo odpadliśmy od razu z Wycombe i też, już nie pamiętam, remis w pucharze Papa John's Trophy. Na przynajmniej właśnie sam początek meczu z Salford. Myślę, że ten mecz akurat, bo będę stosował dalej taką samą, bo taktykę mi się wydaje, że jest fajna, że właśnie będę jeden mecz grał cały, a resztę będę na tej właśnie pokaż najlepsze akcje w sumie. Najlepsze akcje, tak. Myślę, że to będzie lepiej. No i w sumie będziemy mogli przechodzić do tego pierwszego meczu właśnie na dzisiaj z Salford City. Podobne miejsce mamy w tabeli, jeśli się nie mylę, bo chyba byliśmy koło siebie. Już widać oczywiście nasz stadion, bo można rozpoznać po tym, że to jest po prostu najlepszy stadion zdecydowanie w League 2. W Premier League już oczywiście nie będzie jednym z najlepszych, ale i tak będzie bardzo, bardzo dobrym stadionem, bym powiedział. Na pewno jest na poziomie nawet właśnie Premier League. Zaczynamy, oczywiście Salford City zaczyna ze środka. Szansa na dośrodkowanie dla Salford City, 16 minuta. Zobaczymy, jak damy radę i czy damy radę się z tego wybronić. Dobrze, tutaj doskoczył Smith, właśnie świetnie, świetnie zrobił. Rzut rożny, 22 minuta i to my mamy rzut rożny. Jest rożny, jeszcze strzał i to jest bramka. Strzela na jak miał Holand? Nie Holand, już nie pamiętam właśnie. Ale znam bardzo dobrze tego gracza, to jest Holand, tak, Holand. I jest 1 do 0. Pięknie. Mamy teraz atak kolejny, więc też może być za chwilę 2 do 0. Morgan. Oddaje strzał. Jeszcze mamy tutaj troszkę szczęścia, bo piłka wpadła prosto pod nogi naszego napastnika. Mamy teraz atak na początku już drugiej połowy. Od razu podałem właśnie tutaj. Czy to się uda? Może się to udać. Jeszcze tutaj strzał. Już niestety strata. Salford City przy piłce i oni teraz nas atakują. 51 już minuta w tym momencie. Świetnie teraz. Tutaj po raz kolejny nasz boczny obrońca, ale znowu teraz jest jeszcze groźniejszy zdecydowanie atak Salford City. Smith przy piłce. Świetnie. Nasz teraz obrońca tutaj na nim. 13 to chyba, nie wiem, który w sumie co to za numer, bo jednak ten numer nie powinien być tak zbytnio. Bo chyba tak, jest 13 Martin. Pewnie zmiany jakieś w sumie komputer zrobił, bo mógł w sumie właśnie to jest nasz defensor, za Rossa chyba wszedł. Bo chyba właśnie gramy tutaj duetem Holland-Ross. Świetnie, Smith po raz kolejny, naprawdę imponuje mi dzisiaj ten gracz. Na boku obrony jest nieomylny praktycznie z tego co widzimy. Każdy atak się Salford City kończy tam. Bryant, nie chciałem szczerze tutaj do Powella, ale dobra, niestety strata. Rożny, 76 minuta, więc już ostatni kwadrans gry. Nie, wolny to jest, wolny, źle przeczytałem. Rzut wolny. Musimy to, sobie Bryant właśnie spróbować wybić, musimy. I Lis wybija, świetnie. Ale jeszcze piłka wraca. Najpierw by przepuścił nasz gracz, choć nie zrobił tego, ale nieważne. 90 już minuta. To może być ostatni groźny atak i pewnie jest ostatni groźny atak Salford City, więc to jest obrona na wybronienie 3 punktów. I będą 3 punkty. Tak właśnie, w tym momencie kończymy mecz. 90 minuta już oczywiście. 1 do 0 wygrywamy. Udało się właśnie zdobyć kolejny raz 3 punkty. Był to dość równy mecz, ale my daliśmy radę właśnie wykorzystać naszą szansę. I dał radę trafić właśnie Holland. Możliwe, że właśnie pójdziemy troszkę w górę w tabeli. Zobaczymy, jak po tym meczu będzie wyglądała tabela. Chyba, że teraz mamy mecz pucharowy. Nie wiem, co mieliśmy właśnie na rozkładzie. Chyba następny mecz będzie ligowy normalnie. Powell, plan rozwoju. Dobrze, zawsze każdy zawodnik fajnie, jak idzie overall, oczywiście w górę. Tak, kolejny mecz będzie z Wimbledonem w pucharze, nie pucharze, tylko widzę. Piąte miejsce na obecną chwilę. Wimbledon ma 10 punktów, czyli to są troszkę niżej na pewno od nas. To nie jest, myślę, że też na tyle ciekawe, żeby to grać jednak. A my na pewno musimy sobie zmienić stroje, bo nie będziemy oczywiście też grać w niebieskich. Wyjdziemy w naszym trzecim komplecie.
I myślę, że w sumie możemy zacząć. Tak, pokażę oczywiście najlepszą akcję standardową. Bryant chyba też ma 78 overall, tego nie przyszło nam to powiadomienie, a też właśnie chyba plan rozwoju ten właśnie się udał mu i ma wyższy overall. Zawodnicy rzeczywiście wychodzą na murawę, więc będziemy mogli powoli zaczynać to spotkanie. Będziemy zaczynać do środka. Pierwsza akcja należy do Wimbledonu. Jest to kontra 2 na 2 czy 3 na 2? 3 na 2 chyba, jeśli się nie mylę. Już nie jest aż tak groźnie, ale jeszcze oczywiście mam szansę na zrobienie czegoś dalej. Chodzi właśnie jeszcze teraz Holand, świetny teraz do Rosa, do Mosa. Mos, właśnie coś wiedziałem, że Os jakby taka końcówka właśnie, ale nie pamiętam czy Ros czy Mos, i to jest Mos. Holand musi teraz, ma przed sobą znaczy trudne zadanie. Czułem właśnie, że będzie tu podanie. Świetnie, Mos właśnie teraz po raz kolejny. Kontra Wimbledonu, 10 dopiero minuta, a trzecia to już jest ich jakby możliwe, że dobra taka akcja się zaczyna, więc nie jest najlepszy to początek meczu na pewno. Holand, świetnie. Po raz kolejny nasza obrona, czy Moss, czy Holand, świetnie właśnie tutaj grają. Teraz może być świetnie. Brałem, dostałem, nie, to Lis, dostałem właśnie taką dobrą piłkę. Strzał, nie, szczerze nie popatrzyłem, że właśnie tu jeszcze byli jacyś gracze. Strzał teraz z voleja, ale to by mogła być piękna bramka, ale niestety nie będzie. Kontra Wimbledonu, 38 minuta dalej, mamy 0-0, więc dalej musimy się bronić cały czas. Świetne, podałem do tutaj właśnie Hudlina. Holland, świetnie. Nasz naprawdę duet obrońców jest niesamowity i oni to pokazują po raz kolejny. Tu ewentualnie się szykuje możliwie taka akcja na strzał z daleka, tylko czy to będzie dobry pomysł? A czemu nie? Strzał z daleka, bramkarz jednak łapie piłkę, jednak właśnie trzeba wykorzystać, że tu nie są dobrzy bramkarze. Rzut karny set dla rywali. Pell będzie wykonywał. Czy Davis go zatrzyma? Nie zatrzyma niestety. Jeszcze miałem nadzieję, że może od poprzeczki i nie będzie bramki. Niestety 1 do 0. Wimbledon prowadzi teraz indywidualny rajd. Oj, będzie ciężko. Harte musi go tutaj dobrze bronić. Świetnie, Moss zmylił troszkę właśnie gracza Wimbledonu. Rzut wolny. Drugi raz wykonuję rzut wolny, bo raz już w odbudowie Liverpoolem robiłem. I nie poszło to najlepiej, ale nie też nie najgorzej. Może teraz się uda. Strzał, jeszcze raz strzelejmy i będzie rożny. Niestety my oczywiście nie będziemy tego rożnego wykonywać. Za to teraz musimy się bronić. 84 minuta. To może być bramka, która może już dać zwycięstwo Wimbledonowi. Oj, i pewnie to będzie taka właśnie bramka. Do końca liczę właśnie, że uda się ich zatrzymać, jednak niestety nie. Wimbledon 2-0 prowadzi i wygrywałem 2-0. No zasłużyliby i lepszą drużyną mieli dużo więcej okazji. Nie będziemy oczywiście zawsze wygrywać i to też mi się podoba, bo nie chciałem właśnie, żeby to te były za łatwe rzeczy, po prostu będziemy za każdym razem ich wybraniać, więc się też cieszę po części właśnie, może to źle brzmi, ale też się cieszę właśnie czasami, że przegrałem przez to, że właśnie nie chcę, żeby to było za łatwe na pewno. Grimsby Town chyba przed nami, tak, Grimsby Town, drużyna, która też jest niżej w tabeli jak Wimbledon, mam nadzieję, że tym razem dam radę z nimi wygrać. Może mała zmiana. Widzę, że Hills jest troszkę nasz kapitan zmęczony, więc może niech Lambert dostanie szansę. Czemu nie? I to w sumie zmian chyba tyle. Nie będziemy więcej tutaj zmian jakichś robić. Też to nie jest jakiś mecz, który mi się wydaje, że jest na tyle fajny i ciekawy, żeby właśnie grać cały. Wracamy do siebie na stadion. Jak na razie gramy bardzo dobrze za każdym razem, bo ja się nie mylę właśnie na własnym stadionie, więc pora to podtrzymać i zdobyć kolejny raz albo zwycięstwo najlepiej, albo przynajmniej remis. Mamy rożny w 39 minucie, więc tutaj na początku meczu nie działo się dużo. Z Wimbledonem się właśnie dużo działo, tutaj akurat mało się działo. Ale teraz dobry rożny może od Bailey'ego i coś się może pać. Nie będzie strzału dobrego Holanda. Ale jeszcze teraz uderzymy. Odbyło się to, tak, odbiło się od kogoś rożnego. Oczywiście już nie będziemy grać. Mamy szansę na indywidualny atak. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł tutaj, gdzie biegnę. Ale teraz jest jeszcze lepszy pomysł, Morgan. Morgan uderzy i Morgan trafi. Piękne wykończenie naszego skrzydłowego.
1 do 0. Powiem szczerze, nie będę ukrywał. Bałem się, że to nie wejdzie, bo jednak Morgan ma 57 overall, więc nie jest najwyższy overall. A świetne wykończenie, naprawdę, jak na takie overall. Wyśmienite wykończenie, wręcz jak na takie overall. Kontra nasza teraz. Zdecydowanie gram lepiej niż Grimsby Down. Nie mieli tam naprawdę nawet dobre akcje jednej, jeśli nie mylę. Podanie do Lisa, niestety to przyjęcie nie najlepsze teraz. Rzut karny, niestety. Zawsze się rzucam w jedną stronę i jeszcze raz, jeszcze ani razu to mnie właśnie nie kopnął żaden z graczy, więc w końcu chyba to musi się wydarzyć. I w końcu właśnie się musiało wydarzyć. Pięknie. Rzucałem się właśnie trzeci raz z rzędu tutaj. Dwa razy się nie udało, tym razem się udało. I Davis nam tam naprawdę wybronił 3 punkty. To też trzeba teraz sobie na to popatrzeć w taki sposób. Świetnie udało się zdobyć i zachować właśnie te 3 punkty, które zasłużyliśmy, patrząc na to też w sumie właśnie jak kto ile przeważał i kto ile miał takich dobrych akcji. Teraz chwilka odpoczynku i potem mecz z Walsall. Nie wiem, na którym miejscu mogą być właśnie gracze Walsall. Za chwilę się dowiemy. 18 punktów. Czy oni mogą być na pierwszym miejscu? Oni są na pierwszym albo drugim. Tak, mecz z liderem. Czyli mamy mecz z liderem i z drużyną, która jeszcze ani razu nie przegrała, więc to jest chyba najlepszy moment, żeby zagrać mecz cały. Możemy zagrać w wyjazdówkach. Nie wiem, czy dzisiaj graliśmy w naszych wyjazdówkach. Skład podstawowy. Możemy powoli zaczynać. Taki stadion właśnie, który trochę w sumie pokazuje, że właśnie jesteśmy w Wielkiej Brytanii, ogólnie w Anglii, widać to takie domy właśnie, które są w tle właśnie takie, wiele z domów takich samych dosłownie, tak samo właśnie wyglądają, więc widać właśnie i czuć tak, że to jest mecz w Anglii właśnie. I zaczynamy. Lis jeszcze dał radę podać do Morgana, który się popisał właśnie świetnym wykończeniem w meczu z Grimsby Town. Bryant. I szkoda, że niestety nie udało się nic więcej zrobić. Allen na skrzydle, Holland do niego widzę, że właśnie biegnie. I świetnie, ale jeszcze Tremadeau, to była ważna interwencja i jeszcze właśnie, żeby to utrzymać, udało się to zrobić. Morgan teraz. Niestety się jeszcze utrzymał, liczyłem, że będzie już out. Świetnie, teraz daje nam za darmo piłkę gracz właśnie Walsall. Udało się wyjść z tego, bo tutaj naprawdę dobry pressing. Wykonanie właśnie graczy Walsall. Aj, nie ma już niestety, nie mam piłki. Wilkinson, napastnik Walsall przy piłce. Świetne wycofanie. A i niestety, ależ mieliśmy tu mega nieszczęścia. Piłka się odbiła od jednego z naszych właśnie graczy. Niestety Tremadeau to był, czy to był nie, to był chyba inny gracz. Tak, nie, jednak to był Tremadeau. No niestety nie miał szczęścia właśnie Tremadeau, bo ta piłka się od niego odbiła prosto pod nogi. Niestety właśnie rywala. Może być znowu groźnie. Zdecydowanie. Wybijmy tę piłkę, żeby tym razem właśnie nie było znowu takiej samej sytuacji. Lis przy piłce. Nie mamy nigdy właśnie czasu praktycznie. Takie mam zawsze wrażenie, jakby właśnie nie mam nigdy czasu w tych meczach właśnie FIFA 23 na jakąkolwiek decyzję. Świetnie, Holland. Bryant. No właśnie to jest najbardziej ofensywny właśnie nasz gracz, a Lis mnie tutaj mylił. Myślałem, że właśnie będzie biegł naprzód, tak właśnie robił takie ruchy na to właśnie, żeby jakby tak to wskazywało. Most, świetna, kluczowa interwencja. Tremadeau właśnie świetnie podaje do Morgana. Strzał z daleka, ależ to by mogła być bramka. Niestety, Bryant ledwo, ledwo co się myli. To by mogła być piękna, naprawdę, bramka. Pięknie wszystko zrobił.
Dosłownie zabrakło naprawdę centymetrów i mogłaby to być właśnie przepiękna bramka. Walsall przy piłce będziemy. A nie, w sumie nie wiem czemu, wydawało mi się, że właśnie będzie się kończyła pierwsza połowa, szczerze. Jakoś tak mi szybciej czas leci. Ale na szczęście dopiero 30 minuta. Mostat musi zrobić ważną interwencję. Świetnie. Nasz wicekapitan, w sumie można tak powiedzieć, bo jak nie gra Hills, bo Hills, jeśli nie mylę, z naszym kapitanem, to on właśnie najczęściej ubierał paskę kapitana. Tu mogło być groźnie i było. Świetnie. Ale nie tu, nie tu akurat chciałem podać, to też się ta akcja głównie nie udała. Dla nas chyba out teraz. Tak, dla nas out. Aj, było blisko i by ta piłka przeszła właśnie do Bryanta. I wtedy Bryant by miał już naprawdę dużo przestrzeni przed sobą. Zmylił mnie, nie zmylił, tylko nie poszedł tam, gdzie powinien, myślę. Nie zawsze graczy. Bryant znowu, niestety, niewiele brakuje. Nie ma szczęścia dzisiaj Bryant. Ale może w końcu trafi. Tyle prób, więc może w końcu się uda. Prędzej czy później. Koniec pierwszej połowy. Jest jak na razie prowadzenie Walsall 1-0. Mecz jest równy, więc nie powiedziałbym, że bardzo jakoś zasłużyli. Wykorzystali tylko właśnie tam błąd, czy w sumie wpadkę na naszego jednego z właśnie graczy. Zaczynamy drugą połowę. Miejmy nadzieję, że dużo lepszą drugą połowę w naszym wykonaniu. A, ta piłka przeleciała jednak tutaj właśnie nad graczem naszym. Oj, to było właśnie, to był błąd. Niestety, jednak jeszcze to daje radę dobrze podać. No niestety, 2 do 0. 2 do 0 dla Walsall. Zawsze właśnie, nie wiem, zawsze mam takie poczucie, że brakuje mi właśnie graczy jakichkolwiek często do rozgrywania. Zawsze jakby czuję, jakby nas było właśnie za mało trochę. Bailey teraz świetnie, on dużo nie robił akcji w tym meczu. Przewidział, znowu niestety przewidzieli, co chce zrobić. Chyba spalonego nie było jednak, niestety. Dobrze, Moss. Nie będziemy jak na razie, myślę, robić jednak zmian żadnych. Ważna interwencja naszego bramkarza. Przydałby się naprawdę, bo ktoś bardzo tutaj w środku, ale nikogo niestety nie ma. No i właśnie jeszcze tracimy na koniec piłkę. Out niestety właśnie Walsall. Holland prawie. Teraz za to zgarniemy za darmo, można tak powiedzieć, piłkę. Nabił jeszcze jednego z graczy. Bellingham przyszedł do Manchester United. To jest dość duży ten naprawdę transfer. Jestem ciekaw, gdzie on w rzeczywistości przejdzie, bo naprawdę praktycznie pół Europy go chce, na pewno te największe kluby go chcą właśnie, wszystkie praktycznie. Jeszcze wrzutka, niestety do nikogo. Może musimy właśnie więcej, rzadko próbuję takich po prostu wrzutek, może to też jest potrzebne. Musimy może więcej takich próbować też rzeczy. Będzie na górę pewnie podanie właśnie, to bo prędzej czy później wiadomo, że to się wydarzy.
Świetna, tak naprawdę nie spodziewałem się, nawet nie widziałem jakby tego gracza, tak szczerze, naprawdę świetnie dużo zagrali, no pokazują nam, dlaczego właśnie oni są liderami League Two właśnie jak na razie, niestety, czułem, że właśnie no jeszcze możemy nie być na ich poziomie i właśnie dostajemy taką nauczkę, jak się właśnie gra, no jednak to jest nasz pierwszy właśnie sezon, jesteśmy Beniaminkiem tak naprawdę, więc też nie możemy od siebie oczekiwać za dużo. Nie tu, no do bocznego chciałem obrońcy podać, no ale nic. Teraz znowu za szybko wszystko klikałem właśnie. Chciałem się upewnić, że podam. Dobijam ostatecznie piłkę. Ale oni właśnie za każdym razem, dosłownie za każdym, wiedzą co ja chcę zrobić. Brian dostaje dobrą tutaj piłkę. Bryant, honorowa bramka, przynajmniej tyle. Przynajmniej honorowa bramka naszego juniora. I naszego w sumie właśnie, tak w sumie też widziałem w komentarzu, myślę, że też tak zrobię, że prawdopodobnie w następnym sezonie już mu dam opaskę kapitana, bo on na pewno jest jedynym graczem. No Tramadeł wiadomo, że jest też młody, ale jednak on na pewno jest graczem, który planuje, żeby on został z nami do końca w sumie kariery, bo Stanley Bryant jest naprawdę, już widzę w nim, że może być właśnie naprawdę jednym z najlepszych graczy na świecie w przyszłości. Więc na pewno nie będę chciał go gdzieś sprzedać, oczywiście. Więcej tutaj kopaniny niż umiejętności teraz przed chwilą. Piłka nasza, no ostatnie, jedna z ostatnich minut. Bryant jeszcze przymierzy. Za słabo niestety. Ale ma naprawdę dobre uderzenia Bryan, tylko czasami właśnie niestety niewiele mu brakuje. Koniec meczu przegrywamy 3 do 1 z Walsall. Byli oczywiście o klasę jedno na pewno lepsi od nas, no i pokazali, dlaczego właśnie oni są liderami, a my na razie jesteśmy gdzieś właśnie koło 7-6 miejsca. Jeszcze na pewno raz się z nimi spotkamy, możliwe, że więcej pewnie. Znaczy, że to jest właśnie 46 kolejek. Mamy troszkę odpoczynku teraz i przed nami mecz znowu ligowy chyba. Stranmer, nie, nie Tranmere Rovers, to będzie Barrow? Chyba Barrow to będzie. Tak, to jest Barrow. No i zobaczmy. Barrow 3 punkty na razie ma, więc są dużo gorszą drużyną od nas. Rooney u nich gra, no ale chyba to nie ten Rooney. Chyba nie wrócił z emerytury. Zresztą nie zapomniałem, ale Wayne Rooney, tak, on Wayne Rooney trenuje DC United, zespół, w którym grał kiedyś w MLS-ie. I zaczynamy ten mecz, Barrow zaczynają. Kontra nasza teraz, gdzie mam piłkę? Tutaj mam piłkę, no tam się prosi o podanie. Tylko, że mnie gra posłuchała, że właśnie chce tam. Górą pewnie trzeba było. Barrow atak teraz. Na górę właśnie podanie, tak można było się w sumie spodziewać. Świetnie, Moss, jeszcze chciałem szybko wybić piłkę. Piłkę mamy tutaj, czy podajemy już? No to musimy podać jak najszybciej, myślę. No właśnie, a ja podawałem najwcześniej jak mogłem, a i tak to się nie udało. Teraz mamy piłkę i do Lisa by się tu w sumie przydało podać. Czy to jest... Albo nawet tutaj jeszcze lepiej w sumie. Morgan. Morgan nad bramką. Niestety to jest to, jak się ma właśnie zawodników, którzy nie mają najlepszego wykończenia. Tam na skrzydle boję się, że jest naspalonym nasz gracz. Ale i tak teraz mu podamy. Ale oczywiście zawsze jest dosłownie zawsze za późno. Nie rozumiem naprawdę tego. A za każdym razem no, praktycznie robię to jak najszybciej mogę, i tak jest za późno. Rzut wolny, Barrow. Wybi Holland. No i dobrze robi. Oczywiście, że rzut karny. Spróbujemy dalej w tą samą stronę. Może tym razem właśnie akurat w tą będą bardziej uderzać. Pewnie w środek pójdzie, ale my się rzucimy na bok. Jednak nie, kompletnie nie wiedzieliśmy, co on zrobi. Niestety Barrow prowadzi. Szansa dośrodkowania dla nas. Nie mamy w ogóle piłkę. A dobra. Tu jest trochę pusto.
No ale nawet nie zdążyłem. Ja miałem dosłownie piłkę i od razu jedne co to mój zawodnik idzie na pełnym sprincie, wypuszczą piłkę. Nawet ja nie dałem rady nic zrobić. On miał już wypuszczą piłkę, więc to było naprawdę bezsensowne. Ale nic, przegrywamy. Drugi mecz niestety z rzędu. Szkoda, bo to już naprawdę był zespół, z którym my powinniśmy wygrać, a niestety przegraliśmy, nawet nie ma remisu. To już na pewno spadnie właśnie przez to w tabeli. Mansfield Town, na nas czekają już 1 października. Mansfield tyle samo mają punktów co my. Pora grać ten mecz właśnie. Możemy zaczynać to wyjazdowe spotkanie z Mansfield Town. Przydałoby się właśnie im uciec. Pierwsza okazja jest dla nich oczywiście. Zwykle właśnie na początku meczu to rywale się sobie lepiej radzą niż my. Świetnie, ale się utrzymają przy piłce. Choć myślałem, że szczerze, że to już będzie koniec ich akcji, no ale jednak jeszcze im gra daje, Trzamadeł teraz. Oczywiście cały czas się utrzymałem przy piłce. Jakimś cudem zawsze mi tam piłka wraca, jednak nie wierzę, naprawdę. Z tego wszystkiego coś takiego im się udało zrobić. Śmieszne, że w ogóle gra pozwoliła im dalej grać, pomimo że właśnie na chwilę straci tam piłkę. Pewnie jakby nam tak zabrali, to nie wiem, czy byśmy tak mogli. Została piłka tutaj Bailey na skrzydle. Bailey, dokładnie. Leeds się świetnie pokazywał, ale co z tego, jak nigdy nie możemy dobrze podać nawet. Szansa na dośrodkowanie. Podam to do Bailey'ego. Jeszcze za nim oczywiście zebrał do uderzenia. No i oczywiście teraz już jest strata. Choć pewnie tam był spalony chyba. Szansa na dośrodkowanie, nie ma dosłownie nikogo przy nim niestety. Przy tym Clarku jakimś. Słupek na szczęście. Kontra nasza. Musi się właśnie ruszyć Bailey, a on nie może tak patrzeć tylko. Musi właśnie się ruszyć. Dośrodkowanie. Nie ma nawet tutaj za dobrego strzału. No i właśnie my już mamy stratę oczywiście. A tak mamy teraz, więc i to już właśnie jest pusto tutaj. Tylko zanim właśnie przyjmiemy piłkę. Uderzymy, ale co z tego? Mamy piłkę dalej. Wycofanie do tyłu. Strzał. Świetnie to przymierzył jeden z naszych graczy, a niestety bramki nie ma. Indywidualny atak. Na dole jest właśnie gracz tam, więc na niego musimy uważać. Najpierw schodzić właśnie w miarę już do środka. Morgan cały czas przy piłce. Morgan koło bramki. No nie wierzę, naprawdę. Jak ja go chwaliłem w jednym meczu, świetne jego wykończenie. Tak teraz nie da się nim trafić dobrze w bramkę. Rzut rożny. Strzał. No i mamy bramkę. Pięknie, Bryant. Na niego mogę liczyć. On w miarę ma dobre już. Właśnie to wykończenie, czy wszystko co ma taki naprawdę dobry gracz, rzeczywiście patrzę na jego overall. I mamy jeszcze karny. Zawsze uderzam w jedną stronę praktycznie. Jest bramka, pięknie. Rzucił się tam, ale na szczęście nie do obrony. Leeds daje nam prowadzenie, świetnie, bo naprawdę czułem, że zasługujemy na to prowadzenie meczu, więc bardzo się cieszę, że je mamy teraz. Oby tylko karnego tamci nie dostali. Mam teraz, a nie, to Mansfield Town ma akcję. Prawdopodobnie ich ostatnia szansa na to, żeby wyrównać w tym meczu. Długa piłka, to jest błąd. I w taki sposób wygrywamy ten mecz. Udało mi się, naprawdę udało nam się. Mieliśmy wiele akcji, a na szczęście przynajmniej te dwie się udało skończyć, z czego oczywiście jedna to był karny. I możemy właśnie wrócić teraz z 3 punktami.
i na pewno od niektórych rywali uciekniemy. Nie będziesz właśnie ten puchar Papa Jonesowi. No, w końcu akurat właśnie wywołałem. Bo miałem mówić właśnie, że coś dawno tak nie było. Raport mnie jak na razie będzie sprawdzać. Liz i Morgan, plan rozwoju, dobrze. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Myślę, że ten właśnie puchar Papa Jonesowi sobie na następny odcinek zaczniemy. Bo bym może w sumie nawet zagrał ten mecz. Choć nie wiem. Zobaczymy tak, zarządzanie tak drużyną. Morgan 72 tempa, Karol 71. Właśnie szukałem, czy nie mamy tutaj szybszych trochę graczy. Bo jednak tempo naszych graczy właśnie nie powala na pewno. Nie ma tu nikogo na takiego naprawdę szybkiego, tak szybkiego. Najwyższe tempo ma chyba Trzymadeł właśnie 78. A jednak znając FIFA właśnie, no to jest zdecydowanie za mało. Ale w przyszłości oczywiście zdobędziemy kogoś na pewno. No w sumie nie wiem, czy jest tutaj więcej coś. Patrz na tabelę, to my obecnie mamy po jeden punkt z Wimbledonem, więc jeszcze nie jest aż tak mecz. Choć z każdym gra się. Czy my mamy, właśnie chciałem aż zobaczyć w kalendarzu, czy my mamy gdzieś Papa John's Trophy znowu potem? Wyjazd puchara, co to jest za puchar? To jest FA Cup, czyżby? Grimsby Town? Grimsby Town nie są z nami w grupie, chyba. Nie są, czyli prawdopodobnie każdy gra ze sobą raz tylko, więc jednak ten mecz będzie. Przydałoby się wygrać, więc pewnie będziemy grali. A to właśnie w następnym odcinku. Na dzisiaj było to tyle. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!